witamy w kolejnym odcinku. Nie będę mu tu jechał po pszenicy czy po ziemniakach. Boczkiem. No, witamy w kolejnym odcinku. W odcinku skoszenia pszenicy. Zaczynamy u Piotrusia pszenicę, potem jedziemy do Stacha. W poprzednim odcinku zaczęliśmy u mnie przeżyte, ale mokre. Ty! Może te sita zobacz to dolne. Ja zobaczę sobie klepisko, czy pszenica zima 8.4 szczelina klepisko. O, zostawimy tak jak jest. Nie dłużej się zbyt. Nie. Będą po sąsie. Leźcie. Nie, poczekaj. Ciekaw, patrzmy po sąsie, wejdę sobie na komin. Wejdę sobie na dach. Daj mi szmatkę, wytrę to. Niedobrze, chmury idą. Mam nadzieję, że nie spartoczną roboty. Tu nam się poci. Na górze. Niestety musimy tak jeździć. Nie mamy wyjścia. Masz szmatkę. Weź teraz, ejdź. Jak? Co? Złamało się. Złamało się? Co ty gadasz? Pokaż. Trzeba je wyjąć i zaspawać. I teraz nie ma wyjścia, musi chodzić już. Jedź. Jedziemy. Nowe części. Dobra. No, też mi tak wydaje.
biec w linii prostej. Także jest trochę miedzy. A widzisz, co się dzieje, od, jak przeszło mi na moją granicę? Mamy skoszone. U Piotrusia mamy zakończony temat z pszeniczką. Jest dobrze! Ile tam dało? Coś tam jeszcze jest. Ale. O chuj, nie wiem, czy pas. No sprawdź. Nie. Nie? No, to bój. Czekaj, bo on coś za luźny jest. Tak? No nie. Chyba, że to jest ten skok przy starcie. No, na wolnych obrotach. Lepiej. Dobra. Mamy dwa stare pasy jazdy, nowy wariator i tak się dzieje niestety. Napinać mnie za bardzo napięty i chyba dlatego. No. Ja pierdolę ten pas. Chyba. Za mało napięty. Jak teraz znowu luźny. Jak znowu luźny, to... Będzie taka jazda. No niestety, ryzyko.
zimy, środa, popołudnie. Chciałby człowiek jechać, skosić też sam Mateuszowi, a dzieje się, dzieją się cuda z tym pasem. No niestety pas usunięta, zobaczymy na jak długo. Teraz u Stacha kosimy pszenicę, pan Janek jest ze mną. Uratował akumulatorę. Nawet się sypie, pod okienko zaraz będzie. No ile tu jest? 30 arów? No, 30 arów pole i...
Inaczej, nie? Lepiej? Zbiornika! Ładnie dało! Ładnie, no.